Cześć, czy słychać na mnie, czy nie widziałam zbyt jak tam w szkole? Tam. A rozumiem, szkoła ci słabo oceni, stąd stamina. Przecież zbliża się 11 listopada, dzień wolnych pracy w szkole. Akurat odpocznę sobie. Mamy z dnia 11 listopada wypracowanie z polskiego i z historii. Praca dowolna, liczy się twórcze podejście do problemów. A ja mam problem taki, że nie wiem, jak się za to zabrać. Chodź ze mną do mojej babci i dziadka. Oni wiedzą o wszystkim, o wojnie światowej, o legionach, o Piłsudskim. A w tym u mamie to mama mojej babci się na ulicę kupała. Witaj babciu, dzień dobry dziadku. Przyszłam z kolegą, który ma ogromny problem z odzyskaniem niepodległości. Jeśli mamy jakieś kłopoty, pomoc ponosi niepodległością, to raczej jest wykorzystaniem niż odzyskaniem. Przecież dziś już rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Właściwie chciałam zauważyć, że kolejna rocznica tego wydarzenia to kolejna praca z historii do napisania. Ty się nie rozgonko skup i posłuchaj, jaka droga prowadziła Polaków do wolności. Naszej Polski na stałe. Trzy sępy nad nią krążą i wypatrują co lepszej zdobycie. Spójrzcie, tutaj piszą, że wczoraj był 5 sierpnia 1772 roku. W Petersburgu podpisano konwencję rozbiorową od naszej ojczyzny Polski, jak toporem odcięto ziemię naszych pradziadów, a braci naszych do innych państw przyłączono. Straszne to rzeczy się dzieją. Boże, miej nasz kraj na całym wyspie opiece. Kaczeki, kaczeki! Kupujcie ludzie kaczeki! Zaświęcie w jego moczy! Nasi wrogowie snów okakują! Szałk ukradł Polskę! Na skutek rozbioru państwo polskie zaczęło ulegać powolnej likwidacji, gdyż większość jego obszarów została podzielona pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Zwiększyły się uciski i represje na ludność polską, która znalazła się pod zaborami. Żegnaj nam, żegnaj, droga kraino! Żegnaj nam, kraju ojczysty! Niech cię krew i łzy płyną! Niech się upoją tyrany! Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany! Ucisk i nędza przeminął! Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy.
Nie wolno było używać polskiej flagi ani godłać. Za mówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Polski na mapach Europy. Za bardzo nie pozwalają nam władać naszą mową ojczystą, ale my, rodzice polscy, dzieciom dziedzictwo swoje przekazywać i pielęgnować będziemy. Naszych synów wychowywać będziemy na naszych żołnierzy i honorowych Polaków. Przysięgamy. My, polscy nauczyciele, pomimo zakazów polskiej mowy, uczyć będziemy. Będziemy krzewić polską kulturę i naukę. Zaszczepimy w umysłach naszych dzieci miłość do Polski i ducha walki. Wychowamy ich na prawych obywateli państwa polskiego. Przysięgamy. My, polscy księża, bronić będziemy wiary chrześcijańskiej. Wspierać będziemy naród polski w walce z zaborcami. Pielęgnować będziemy kulturę polską i mowę polską. Przysięgamy. My, żołnierze polscy, pomimo wcielenia nas do obcych wojsk, nie zapomnimy, że nadal jesteśmy Polakami. Do końca swych dni będziemy szukać przywódcy, który poprowadzi nas do walki o Polskę. Przysięgamy, że do ostatniej kropli krwi walczyć będziemy o ojczyznę. Przysięgamy! Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich Oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu.
to was ten zaszczyt zmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru. Jako pierwsza kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oschodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadry, w której zrujna się ma pierwsza armia polska. I pozdrawiam was jako kadrową kompanię. Dzieciństwa. Miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Dziś rocznica mojego odzyskania niepodległości. Było to jeszcze dawno, wtedy nikogo z was nie było na świecie. Pokonałam dzięki moim dzieciom Polakom. Jest rok 2018. Jestem chora. Chora. Zjadamy się nawzajem, nienawidzimy. Wokół zawiść i zło, czy możesz to zmienić? Będziemy dawno odesłał. Czy możesz to zmienić? Mój świat to wirtualny świat gier komputerowych i internetu. Czy możesz to zmienić? Moi rodzice nie mają dla mnie czasu. Jestem hodowana, nie wychowywana. Czy możesz to zmienić? A ja codziennie widzę biedę, alkohol i narkotyki. Czy możesz to zmienić? Kochani, tylko w waszych rękach mój los. Zmieniajcie się, żeby Polska była Polską. Uleczcie mnie, lecząc siebie, leczcie swe wady. Zmieniajcie świat, póki czas, póki czas, póki czas. A jak ciebie kto zapyta? Kto ty taki? Skąd ty rodem? Może jesteś z tego łanu żyta? Że z tych łąk, co pachną miodem? Może jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była? Może jesteś z takiej ziemi, które kwiaty gorzka rosa wykarmiła? Thank you.
my dziękujemy, żeście nas odwiedzili. A tym, mój drogi, poleśmy z nas pomogą. Oczywiście, że dam radę. Zapisałem wszystkie ważne informacje. Zrozumiałam, że w tym roku jest bardzo wielka rocznica. 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, choć grzeczności Polska składa. Cyprian Kamil Nogi powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Miały tego świadomość przeszłe pokolenia. A czy my rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny, czy stanujemy symbole narodowe, co szczyni się o poprawność języka polskiego, czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? Zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania. Cięży Boga w nas.
jeszcze później opadł z drogi. Jeszcze się czerwienił mak, a już pisał czas historię. Tyle nowych widaw, wszystkie znane i wciąż bliskie, bo dotyczą przecież nas i tej nuty Chopinowskiej, która w serca gra. Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest uszczylona bielą orła, pije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map, bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska, Polska ma. Wychowanie w wolnej Polsce. Pamiętamy o naszej przeszłości, bo jak powiedział Józef Piłsudski, ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości. To, że dziś tu możemy stanąć wszyscy razem i cieszyć się sobą wzajemnie, zawdzięczamy poświęceniom, odwadze i bohaterstwie przeszłych pokoleń. Nie bez znaczenia jednak na kształtowanie naszej tożsamości narodowej, poczucia dumy z bycia Polakiem, są czyny ludzi nam współczesnych, ludzi, którzy mają namacalny wpływ na nasze życie, nasze wychowanie, nasze postawy. Dziękujemy zatem wam, drodzy rodzice, za dar życia, za trud wychowania. Od najmłodszych lat, poświęceń, szereg wyrzeczeń, miłości. Wiemy, że jakie takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Dziękujemy więc wam, drodzy nauczyciele, za codzienne niesienie nam kaganka oświaty. Dziękujemy za wszystkie starania włożone w nas, nasze wychowanie i edukację, byśmy byli pełnoprawnymi i świadomymi obywatelami wolnej Polski. Dziękujemy też siostrom, które przyjęły nas pod swój dach, każdego dnia otaczając nas troską i miłością. Dziękujemy wam wszystkim za wychowanie nas na Polaków, otwartych na świat i potrzeby innych ludzi, pamiętających o naszej spuściźnie narodowej, o poświęceniu milionów za wolną i niepodległą Polskę.